pani poseł, już pani poseł. Ostatni raz, kiedy widzieliśmy się w tym studiu, była to kampania wyborcza, pani wstała w kole i zaprezentowanie swojej sylwetki mieszkańcom Koła. Wróćmy do tych czasów, kiedy usłyszała pani ten wynik, że Nowoczesna w naszym okręgu wyborczym będzie miała jeden mandat i to właśnie będzie pani. Co wtedy pani czuła, co pani pomyślała? Znaczy, tak naprawdę bardzo długo ważyły się losy tego mandatu tutaj w kole. Z dwóch powodów była bardzo mała różnica między nami a listą PSL-u. I do końca w niektórych danych nawet media myliły się w końcu, kto wygrał tymi 200 głosami, czy Nowoczesna, czy PSL. Ja przypomnę, że z tego okręgu pan były marszałek wchodził. Doświadczony polityk. Doświadczony polityk, tak, wchodził właśnie z listy PSL-u. No a druga to była kwestia, jak czy my, czy lewica. I w zasadzie do poniedziałku, do późnego popołudnia nie było wiadomo, chociaż dostawałam już różnymi drogami od rana gratulacje w związku z uzyskaniem mandatu z różnych przecieków, no ale co oficjalne potwierdzenie, to oficjalne potwierdzenie. No takie niedowierzanie, bo faktycznie jest to okręg, z którego partia o zabarwieniu wolnorynkowym, liberalnym wcześniej raczej nie wchodziła, więc prawdopodobieństwo zdobycia tutaj mandatu nie było bardzo duże przy tym poparciu wyborczym, które wtedy mieliśmy. Więc no, ogromna radość, poczucie też osobistego sukcesu. W zasadzie to w poniedziałek rano pojechałam do pracy, wszystkim powiedziałam, że mandatu nie będzie. Zaczęłam pracę jakby nigdy nic. Kolejny dzień wróciłam po urlopie, bo na czas kampanii miałam urlop wypisany po południu wszyscy się zdziwili, jak powiedziałam, że jednak mandat będzie. I nie żałowali, że no, będą musieli się przynajmniej na te parę lat pożegnać no, to pracy? To było takie połączenie żalu z radością. I jak zadzwoniłam do mojego prezesa, żeby go o tym poinformować, to no ale jak, no przecież rano mówiłeś, że nie będziesz posłem. Już się cieszyłem, już plany miałem. A mówię, no ale w sumie gratuluję, bo to duża sprawa i jakby fajnie, że ktoś taki jak ty będzie w Sejmie zasiadał. Więc mówię, to było takie wymieszanie różnych emocji. Ale do dziś świetnie ten dzień pamiętam, no bo faktycznie w zasadzie miesiąc wcześniej ja nie miałam planów wielkich, nie poszłam do Nowoczesnej po to, żeby wystartować w wyborach z jedynki w tym okręgu. Długo mnie namawiano, więc mówię jeszcze miesiąc, dwa wcześniej, no może dwa przed wyborami nie miałam takich planów. To jest duża zmiana w życiu, nagła i niespodziewana trochę. Ale w powiecie kolskim też osiągnęła pani dobry wynik. Tak, tutaj w kole też. Mimo braku miejscowego kandydata z koła otrzymałam kilkaset głosów. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo tutaj na ścianie wschodniej naszego województwa jakby, bo to jednak część Wielkopolski Wschodniej, spodziewałam się mniejszego poparcia, a jednak w miastach gorzej było na terenie wiejskim, ale w miastach ten wynik był całkiem przyzwoity, mimo no, takiej minimalnej kampanii, powiedzmy sobie szczerze, z uwagi na ograniczony budżet kampanijny i ograniczone możliwości i czas, ta kampania nie była bardzo duża, ale dzisiaj mamy już tu prężnie działające w kole koło z naszym przewodniczącym Robertem Gajdą i jestem pewna, że w następnych wyborach powalczymy o jeszcze większe poparcie. I tak biorąc pod uwagę ten ponad rok, kiedy już ma pani mandat poselski, czy te oczekiwania, jak wygląda praca poselska, ile poseł może pomóc swojemu regionowi, czy one się spełniły, czy jednak no jest pani trochę zawiedziona? Jestem bardzo zawiedziona, jestem bardzo rozczarowana tym, jak pracuje Sejm. Spodziewałam się na pewno bardziej dyskusji merytorycznej, mniej politycznej. Ja jestem osobą, która posługuje się bardzo często argumentami merytorycznymi, bardzo dużo pracuję w komisjach, w podkomisjach. Bardzo mało moich pomysłów przechodzi mimo bardzo racjonalnego uzasadnienia, kompletnie niepolitycznego, raczej wynikającego z doświadczenia zawodowego wcześniejszego. Bardzo mało patrzy się w Sejmie przez pryzmat skutków dla gospodarki, dla przedsiębiorstw, dla mieszkańców,
tych ustaw, które przyjmujemy, nie patrzy się z praktycznego punktu widzenia. Niestety często politycy myślą, że jak coś sobie napiszą na kartce papieru, to tak będzie wyglądała rzeczywistość. Rzeczywistość bardzo często mija się z oczekiwaniami politycznymi i jak się próbuje uprzedzić pewne fakty, to ja mam bardzo duży problem ze znalezieniem partnera do dyskusji, zwłaszcza po stronie dzisiejszej ekipy rządzącej, który by mógł porozmawiać o tym, jak poszczególne zapisy będą wpływać na rzeczywistość. No, zdarza się nawet, że pan minister przytakuje mi i mówi, że mam rację, ale jedziemy dalej. Więc tym jestem bardzo rozczarowana. Jestem bardzo również rozczarowana jakby taką zmarginalizowaną trochę rolą Sejmu. To będzie do odbudowania na pewno, jeżeli uda nam się przejąć władzę. Rola Sejmu jest zmarginalizowana z głównie takiego powodu, że dzisiaj ustawy, które przychodzą do Sejmu, to są ustawy rządowe. Parlamentarzyści mają bardzo mały wkład w nie. Zdarza się nawet, że znaczy może na etapie konsultacji często konsultują, to pewnie zależy od resortu i od ministra, ale zdarza się, że konsultują to na etapie samych konsultacji, natomiast potem w komisjach bardzo często jest tak, że nawet jeżeli poseł Prawa i Sprawiedliwości chce wnieść jakąś poprawkę ważną, istotną, która jest efektem nieoczekiwanym, jakimś efektem prac w komisji, w podkomisji, to zdarza się, że minister potrafi mu kazać tą poprawkę wycofać. Byłam świadkiem takich zdarzeń. Oczywiście nie zawsze. Zdarza się, że zmieniamy ważne rzeczy również z punktu widzenia obywatela w tej komisji, ale to niestety zbyt rzadko się udaje. No to wszystko zależy, jakie zdanie w tej kwestii ma rząd. Czyli jakby to zdanie, w gruncie rzeczy Sejm jest głównym ciałem ustawodawczym, ale zdanie rządu jest zdecydowanie pierwszorzędne, ważniejsze. Trudno nawet na argumenty merytoryczne czasami rządzących przekonać, że powinno być inaczej. Jak to się stało, że Partia Nowoczesna, jeśli chodzi o tą warstwę medialną, no to tak naprawdę Ryszard Petru plus parę posłanek, które są najbardziej aktywne, w tym pani. Bo pani jest na tej top liście medialnej, bardzo często. Nie wiem, czy jestem na top liście medialnej. Bywam czasami faktycznie w mediach centralnych. No nie jest łatwo, bo to, jeżeli ktoś myśli, że to partia zawiaduje tym, kto pojawia się w mediach, to tak nie jest. Trzeba mieć świadomość, że topowe programy centralne i topowe stacje wybierają sobie posłów, polityków i to one decydują, kto zostaje zaproszony do ich programu. Można w jakiś sposób próbować to zmieniać, ale to się bardzo często nie udaje. Czyli jest bardzo duża, taki bardzo duży autorytaryzm dziennikarzy w tym, jakiej polityki jest promowana, jakiej nie. Wybierają sobie różnie tych polityków. Czasami względem własnej sympatii, czasami właśnie bardziej pod kątem doboru tematycznego, merytorycznego. Także jako politycy mamy bardzo mały wpływ na to, kto w tych mediach występuje więcej, a kto mniej. A z praktyki to faktycznie się sprawdza, że media, żeby poznały jakąś nową osobę na scenie politycznej, potrzebują mniej więcej 8 miesięcy do roku, żeby dać się przekonać do jakiejś osoby. Więc praca faktycznie z centralnymi mediami nie jest wcale taka łatwa i taka prosta. Ale u was jednak kobiety prowadzą. No to wynika z paru względów. Mamy naprawdę wielu świetnych posłów, bardzo merytorycznych, którzy mniej się przebijają medialnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o te media ogólnokrajowe, bo myślę, że w swoich okręgach są bardzo często gośćmi mediów lokalnych. Ale jakby wynika to z faktu, że faktycznie ten team kobiecy w Nowoczesnej jest dosyć niepowtarzalny dotąd. Żaden klub nie miał takiego współczynnika udziału kobiet w klubie, jak ma dzisiaj Nowoczesna. My na 31-osobowy klub, teraz nie wiem, chyba mamy 12 kobiet. To jest naprawdę bardzo wysoki współczynnik.
I są to kobiety, które mają konkretny bagaż doświadczenia ze sobą. Myślę, że to hasło nowoczesne posłanki na tyle stało się atrakcyjne, że media też w pewien sposób chętnie z nami pracują, bo tak sobie upatrzyły. Natomiast no, myślę, że idzie za tym, tak jak powiedziałam, konkretny bagaż doświadczeń w życiu zawodowym, który merytorycznie dzisiaj wykorzystujemy i to zostało przede wszystkim przez media docenione. Reprezentuje Pani partię, która jest w opozycji. No generalnie rolą opozycji jest krytykowanie i wskazywanie błędów partii rządzącej. A czy od początku jest taka rzecz, według Pani, które ekipa rządząca zrobiła coś na plus, coś dobrego? Czy wszystko jest źle? Nie, zdarza nam się poprzeć poszczególne ustawy, tylko te ustawy, które popieramy, zazwyczaj nie przebijają się medialnie. O tym się nie mówi w prasie, w telewizji, stąd tego nie słychać. Ale to nie jest tak, że jeżeli mamy, nie wiem, 10 ustaw głosowanych, to my wszystkie 10 głosujemy przeciw. Popieramy rozwiązania, które są pozytywne dla rynku, nieszkodliwe dla otoczenia, bądź wynikają na przykład z realizacji pewnych, nie wiem, orzeczeń wcześniejszych Trybunału Konstytucyjnego, niespójności prawa i tak dalej. Przykład, wczoraj opiniowałam dla klubu ustawę, która ma ujednolicić interpretację w zakresie takiej solidarnej odpowiedzialności za współporadzenie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Czyli w momencie, kiedy właściciel prywatny jest właścicielem jakiejś nieruchomości i gmina, to gmina jest zwolniona z płacenia podatku, a właściciele prywatni muszą płacić całość podatku od całości nieruchomości, czyli również część gminy. Poprzez petycję i komisję do spraw petycji powstał projekt, taki sejmowy można powiedzieć, ustawy, która to ten dualizm w prawie likwiduje. Dualizm dlatego, że całe życie w zasadzie Ministerstwo Finansów czy sądy mówiło o tym, że osoba, właściciel prywatny powinien płacić tylko swoją część podatku, a nie za gminę. Ale organy podatkowe robiły swoje i naliczały ten podatek inaczej zupełnie. I powstał projekt ustawy i wysłałam wczoraj rekomendacje akceptacji tego rozwiązania z naszego klubu. Będziemy to rozwiązanie popierać. To jest przykład drobnej, małej sprawy, ważnej z punktu widzenia obywatela, którą poprzemy, która pewnie przejdzie bardzo cicho przez Sejm, w sposób kompletnie niezauważony. Napiszą o tym media specjalistyczne, pewnie gdzieś na portalach dla doradców podatkowych. I na tym koniec. Dlatego, a te kwestie, które wzbudzają emocje, sprzeciw opozycji, są elementami medialnymi. Natomiast, tak jak zakładaliśmy od początku, mimo różnej oceny i opinii pojawiającej się, nie jesteśmy opozycją totalną, tylko faktycznie merytorycznie rozpatrujemy poszczególne projekty ustaw z punktu widzenia praw obywatela, trójpodziału władzy i innych takich elementów. A jak wygląda Pani współpraca z innymi posłami z naszego okręgu? Z posłami Prawa i Sprawiedliwości, z posłem Platformy? Jest współpraca? Jest ta praca na rzecz naszego regionu? Zdarza się, że... rozmawia się coraz trudniej. Tak jak niestety, bo ja bym wolała, żeby dzisiaj inaczej wyglądała praca w Sejmie, żebyśmy spokojnie skupili się na zmianie Polski, a nie czasami awanturowali się, bo pewnie czasami z punktu widzenia obywatela właśnie tak to wygląda. Ale zdarza się, że zabiegamy o te same sprawy. Tak było w przypadku problemów związanych z kopalnią w Koninie, tak było, tak teraz jest na przykład w przypadku autostrady A2, gdzie ja i senator z Prawa i Sprawiedliwości z tamtej części okręgu wnioskujemy o ujawnienie umowy koncesyjnej pomiędzy
zawartej w 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Spółką Autostrada Wielkopolska. Z uwagi, tematem wyjścia do całej dyskusji była niemożliwość uzyskania przez gminę Gniezna września pozwolenia połączenia terenów inwestycyjnych z samą autostradą, tak aby trochę ułatwić, odblokować pewne niedrożności komunikacyjne w okolicy Wrześni. Chodzi o tereny, na których powstała fabryka Volkswagena. Także tak samo było w przypadku na przykład problemu pod tytułem Polder Golina, gdzie ja i poseł Nowak zabiegaliśmy o to samo, więc sprawy lokalne często nas łączą. Niestety coraz trudniej się rozmawia i to jest fakt, że o ile ja staram się nie przenosić pewnych rzeczy warszawskich tutaj do okręgu, o tyle i tak trudno udawać, że się nic nie stało czasami. A po 2 latach władzy samorządowej, jak oceniłaby Pani to, co dzieje się teraz w Kole? Znaczy, jeżeli chodzi o samorząd w Kole, powiem tak, przykład chociażby, znaczy wiele rzeczy mi się nie podoba i w tych kwestiach na co dzień nasze koło zabiera głos, często w konsultacji ze mną, często informując mnie, często wspólnie jakieś stanowisko też zabieramy, żeby mieć spójny pogląd na sprawy tutaj kolskie. Ale przykład zupełnie dla mnie kuriozalny z ostatnich dni, tygodni, to jest złożenie przez miejscowe koło Nowoczesnej projektu uchwały w celu ustanowienia inicjatywy obywatelskiej w Kole. Odrzucony w bardzo kuriozalny sposób, bez wskazania tak naprawdę powodu, z jakichś względów formalnych, podczas gdy podobny projekt uchwały funkcjonuje przykładowo w Koninie, w Ostrowie Wielkopolskim, tutaj w Kole został odrzucony. To źle, że miejscowe władze nie chcą... To radni. Radni, pan burmistrz może przejąć inicjatywę i ją kontynuować. Na razie takiego akcesu nie było. Ale to źle, że czy to radni, czy władze w ratuszu nie chcą dopuścić obywateli, żeby składali swoje inicjatywy. Dlaczego źle? Ano dlatego, że powinniśmy budować społeczeństwo obywatelskie, bo wtedy też pośrednio jesteśmy w stanie wpływać na przykład na wynik frekwencji wyborczych. Powinniśmy wciągać obywateli w stanowienie prawa, bo może wtedy będziemy w stanie zmienić też postrzeganie polityków przez obywateli, poziom zainteresowania życiem politycznym. Dzisiaj wychodzimy z założenia, często radni czy też poszczególni włodarze wychodzą z założenia, że obywatele nie są im potrzebni. Są im potrzebni raz na 4 lata, w momencie, kiedy są wybory. Nie są prowadzone na co dzień konsultacje, odcina się, tak jak powiedziałam, obywateli od inicjatywy uchwałodawczej w tym przypadku. Takie elementy mi się nie podobają. Tak samo jak mieliśmy wcześniej problem z umowami na basenie, tak? Sytuacja, w której urząd zamienił umowę o pracę na umowę zlecenie, a potem je po prostu wypowiedział. Jeżeli dzisiaj mówi się o pracy z umowami śmieciowymi i nieeleganckim traktowaniem pracownika, to tutaj zdecydowanie mieliśmy próbę właśnie takiego rozwiązania jakichś problemów na basenie. To nie jest droga, którą powinny iść władze samorządowe. Jeżeli jest problem, jeżeli są jakieś zarzuty, zawsze jest możliwość zwolnienia kogoś dyscyplinarnie, pociągnięcia do odpowiedzialności, rozliczenia jakichś spraw, a tego typu rozwiązywanie spraw nie powinno mieć miejsca. Ale przed nami wizja geotermii, z informacji, do których udało nam się dotrzeć. Na 99% na pierwszy odwiert miasto Koło otrzyma środki zewnętrzne. I czy wtedy właśnie, kiedy będzie potrzebna też pomoc merytoryczna przy drugim odwiercie, później co zrobić z tą geotermią,
władze koła mogą na Panią liczyć jako posłanka? Oczywiście, że tak, bo geotermia to jest ten kierunek rozwoju energii, którą powinniśmy rozwijać. Ja w ogóle jestem za odejściem, mimo że jakby zabierałam głos na przykład w sprawie kopalni w Koninie, to bardziej z punktu widzenia takiego, że dzisiaj mamy problem z zabezpieczeniem mocy, rynku mocy w Polsce, ze zróżnicowaniem dostaw źródeł energii. I dalej nie widzę jakby rozwiązania tego problemu w Polsce. Grożą nam blackouty i to większość osób blisko współpracujących w tym zakresie to potwierdza, że jakby po pierwsze powinniśmy odchodzić od węgla z uwagi chociażby na bardzo modny w ostatnim czasie, ale też problematyczny temat smogu, ale też z uwagi na wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zmniejszania emisji, ale też z uwagi na zabezpieczenie właśnie się przed dostawami energii, żeby tej energii nie trzeba było importować. Mieliśmy w zeszłym roku przykład, gdzie nagle z uwagi na wystąpienie awarii potrzebowaliśmy zaimportować energię i jej cena momentalnie wzrosła. Nie możemy uzależniać się od zewnętrznych rynków. Więc każda taka inicjatywa lokalna na pewno spotka się z moim poparciem i jest to sposób rozwiązania problemu lokalnego w pożądanym kierunku, więc jak najbardziej tak. A w jaki sposób mieszkańcy koła, powiatu kolskiego mogą się z Panią kontaktować, gdy potrzebują pomocy, porady prawnej? Mhm. Mam biuro w Koninie. Niestety z uwagi na ograniczone środki nie udaje się, chociaż jakby postępuje. Jakby poszukujemy bardzo tanich lokali, dostępnych chociażby na godzinę i wtedy otwieramy również w mniejszych miejscowościach takie biura mobilne, nowoczesnej, znaczy moje biura, nie nowoczesne, moje biura poselskie. W ten sposób na przykład funkcjonuje biuro w Śremie, gdzie mam za niewielką odpłatą to biuro dostępne, gdzie mogę przyjąć mieszkańców, pomóc im w rozwiązaniu spraw prawnych. Na dziś na terenie tutaj jakby koło Koninturek funkcjonuje biuro w Koninie i tam można się zgłaszać. Biuro jest czynne we wtorki i w czwartki przez 8 godzin. Jest numer telefonu, który w pozostałe dni jest przekierowany na biuro jakby codziennie czynne w Gnieźnie. Mamy, czyli można się tam zgłaszać. Będziemy niebawem uruchamiać biuro w Turku, tutaj w kole szukamy taniego lokalu, jeżeli taki znajdziemy, na pewno też uruchomimy takie biuro, do którego bym chciała częściej zaglądać niż dzisiaj zaglądam do koła, chociaż nasz, tak jak mówię, tutaj miejscowi działacze są na tyle sprawni, na tyle samodzielni, że jestem pewna, że wszystkie sprawy ważne z punktu widzenia mieszkańców są przez nich podejmowane i też trafiają do mnie do informacji. Sposób, w jaki można się z nami kontaktować, to również strona na przykład facebookowa tutaj miejscowego zarządu Nowoczesne Koło. Wszelkie informacje, które tam trafiają, są odczytywane na bieżąco, można i też również w ważnych sprawach trafiają do mnie, gdzie powinnam czy mogłabym coś pomóc. Mam prawników, z którymi współpracuję na co dzień i oni mobilnie również na terenie całego powiatu są w stanie mieszkańców wspierać w rozwiązywaniu ich ważnych tematów. Oczywiście można również pisać na moją skrzynkę poselską, to jest paulina.henning-kloska@sejm.pl. Ona również na bieżąco jest obsługiwana każdego dnia i również tamtędy nie tylko mieszkańcy naszego okręgu, ale również całej Polski się ze mną kontaktują w sprawach, które bezpośrednio prowadzę. Taką sprawą była na przykład ustawa o ziemi, gdzie wiele osób miało problem z zakupem czy sprzedażą ziemi rolnej w Polsce i do dziś ludzie piszą do mnie w tej sprawie, między innymi na tą skrzynkę z całej Polski, więc jakby ten kontakt jest systematyczny. Dziękujemy za przybycie naszego studia.
i zapraszamy częściej do koła. Bardzo chętnie biję się w pierś, że dosyć długo faktycznie w kole mnie nie było, ale tak jak powiedziałam, to jest tak, że jak ma się dosyć samodzielnych działaczy miejscowych, to teren jest bezpieczny. Teren jest bezpieczny, wiem, że tutaj praca działa, praca i wre, więc struktury działają, więc mogę kierować swoją działalność na te tereny, gdzie koła funkcjonują trochę mniej aktywnie, ale postaram się być częściej w kole. Dziękujemy.